jesteśmy na spotkaniu Przedsiębiorczej Kobiety. Są to spotkania organizowane raz w miesiącu w tej edycji. Spotkań mamy 5 i każde kolejne spotkanie tematycznie jest zorganizowane wokół etapu w życiu kobiety. Teraz jesteśmy na etapie planowania wszelakiego, planowania rodziny, planowania dzieci, planowania kariery. Następnie w przyszłym miesiącu spotkanie poświęcimy już w zupełności rodzinie i dzieciom. Pragniemy przejść jakby do końca drogi zawodowej współczesnej kobiety. Meeting planning, czyli organizowanie spotkań zbiorowych, a więc zespół praktycznych porad, w jaki sposób, w sposób profesjonalny zorganizować spotkanie dowolnego typu. Od własnych urodzin, po wielką konferencję, targi, wesele, o tym też dzisiaj była mowa. Tak naprawdę my wszyscy zajmujemy się organizowaniem spotkań, a kobiety w szczególności, tak? I na polu takim społecznym, zawodowym, rodzinnym. I to jest po prostu bardzo ważne, tak? A niestety większość naszych działań opiera się wyłącznie na intuicji, a szkoda, dlatego że warto to poprzeć po prostu wiedzą merytoryczną. Przedsiębiorcze kobiety to są kobiety aktywne, kobiety, które nie boją się wyzwań, które nie chcą stać w miejscu. Przedsiębiorcze kobiety przychodzą właśnie do nas, szukają miejsca, gdzie mogą wymienić się doświadczeniami, gdzie mogą wymienić się poglądami, gdzie mogą nawiązać nowe kontakty, nie tylko biznesowe, ale też prywatne. To są przedsiębiorcze kobiety. Czy może Pani o sobie powiedzieć, jestem kobietą przedsiębiorczą? Staram się, ale chyba jednak bardziej jestem naukowcem.